Dzień dobry na kanale W Moim Stylu. Przypominam, że już niedługo stukną nam tutaj 2 latka. No i mam takie marzenie. Chciałabym, żeby było nas tutaj więcej. Może jakieś 200 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, to zachęcam do zrobienia tego teraz. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z super babką. Doktor Ania, czyli mistrzyni ciętej riposty i pogromczyni spożywczej ściemy. Zaczynamy. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Powinna powiedzieć pani doktor, mistrzyni ciętej riposty i pogromczyni spożywczej ściemy. Podoba ci się to? Tak, to może być. Podoba mi się. Zaprosiłam cię na to spotkanie na kanale W Moim Stylu, by pogadać o wyrażaniu się i wyrażaniu siebie. Podoba mi się to, w jaki sposób mówisz o tym, co robisz w przestrzeni medialnej. Już dawno na to zwróciłam uwagę, no ale to teraz jest okazja, żeby o tym pogadać. Bo moje spostrzeżenia dotyczące odwagi kobiet do stawiania własnych granic i decydowania o sobie, o swoim wizerunku, o postrzeganiu, byciu postrzeganą przez rzeczywistość są takie, że niewiele z nas ma tyle w sobie właśnie czego? Mocy, żeby odwagi, tak robić, odwagi. Ponieważ tak, zdecydowana większość ma przekonanie, że jeśli tak zrobisz i ustalisz ze światem, jaka jesteś i będziesz to manifestować, to od razu dostaniesz w łeb. Ile razy dostałaś w łeb za to, że jesteś, jaka jesteś? Wiesz co, to jest taka trochę niekończąca się historia, bo to się cały czas dzieje. To rzeczywiście w przeszłości też ileś tam razy dostałam, ale nadal dostaję. Bo wystarczy mieć określony, jasny pogląd i być konsekwentnym i nagle jest grono osób, które są zdziwione, że się wypowiadam na jakieś tematy, że nie siedzę cicho, że powinnam się ładnie uśmiechać i robić coś innego, a najlepiej po prostu pracować w aptece, być grzeczna, miła i iść zgodnie ze złotym polskim standardem. A wybrałam inaczej i rzeczywiście od momentu, kiedy zorientowałam się, że ten złoty standard nie do końca odpowiada moim potrzebom, to w tym momencie zaczęły się problemy. I tak po kolei, właściwie w każdej sferze te problemy się zaczęły. Począwszy od sfery prywatnej, na zawodowej zakończywszy. Więc rzeczywiście to tak wygląda, że ileś razy w ten łeb trzeba dostać, żeby w końcu zrozumieć, czego się tak naprawdę potrzebuje i czy damy radę to zrobić. A dlaczego Polki i my, Polki, nie potrafimy ustanawiać swoich granic i już tych wytyczonych po prostu się trzymać? Wiesz co, to wynika z wielu różnych względów, tak mi się wydaje. Z moich obserwacji tak to wygląda, że po pierwsze zauważ, nie wiem czy też się z tym zgodzisz, ale wiele z nas jest wychowywanych w takim standardzie czy kulcie pewnej określonej drogi życiowej, że są pewne kamienie milowe i po tych kamieniach milowych jak pójdziesz, to będziesz szczęśliwa. Czyli to jest taki szereg implikacji i jak spełnisz te wszystkie, nie chcę powiedzieć zadania, ale to są takie boksiki do tyknięcia. I jak zrobisz to, to będzie to. Jak zrobisz to, to będzie to. I z moich obserwacji wynika, że rzeczywiście to było po kolei, czyli nauka, jak skończysz studia, to coś tam, potem trzeba znaleźć sobie męża, urodzić dziecko, dom, pies, jakieś tam drzewo jeszcze u mężczyzn. I wtedy jak sobie zorganizujesz tą przestrzeń w taki sposób, jaki wszyscy sobie przecież zorganizują, to będziesz szczęśliwa, no bo przecież wszyscy dookoła są szczęśliwi. I my się nad tym nie zastanawiamy tak naprawdę, będąc młodymi ludźmi, albo wiele osób się nad tym nie zastanawia, dlatego że jeżeli twoi bliscy tłumaczą ci coś i oni obiecują, czy pokazują ci, że to jest bardzo słuszna droga i ona daje spełnienie, satysfakcję i szczęście, to czemu ty masz im nie wierzyć? To są twoi bliscy przecież, to są twoi rodzice, którzy chcą dla ciebie jak najlepiej. Poza tym my nie kwestionujemy czasami pewnych aksjomatów, nie zadajemy sobie pytań z różnych względów. Jesteśmy zmęczeni, przepracowani, mamy dużo na głowie i nawet jeżeli jesteśmy w jakiejś rzeczywistości, która nie do końca nam odpowiada albo coś nas uwiera, to bardzo często jest tak, że my nie mamy w głowie jakiejś takiej przestrzeni czy potrzeby szukania rozwiązań albo wyjścia poza schemat. I dopiero jak człowiek uderzy w tą głowę sam albo jak ktoś w tą głowę go uderzy, czy jakieś wydarzenie życiowe, to dopiero czasami jesteś zmuszona, żeby jakby spojrzeć na swoje życie inaczej, z innej perspektywy. I wtedy część osób zaczyna zadawać sobie pytania i stoi obok tego schematu i obserwuje, patrząc, czy to jest dokładnie to, co ja chcę robić, czy to jest droga, którą ja chcę iść. I to jest bardzo potrzebne, żeby
ta autorefleksja się pojawiła, przynajmniej ja to tak widzę, żeby stanąć obok siebie i żeby zapytać siebie, czy to jest dokładnie to, co ja chcę robić. Czy ta droga życiowa, którą przedstawiali mi moi rodzice jako jedyna słuszna, jest moją drogą? Czy to jest zgodne z moimi priorytetami, z moimi potrzebami? Czy to jest coś, co ja chcę robić w życiu? Jeżeli tak, no to idziemy dalej. U mnie niestety było odwrotnie. U mnie się okazało, A kiedy się zaczęłaś buntować? Nie. Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest bunt, bo ja zawsze byłam dosyć grzecznym dzieckiem takim ułożonym, że tak powiem. Dobrze się uczyłam, nie chodziłam na wagary, miałam dobre stopnie, potem się dostałam na dobre studia, znowu miałam dobre stopnie, stypendium i wszystko było fajnie. I rzeczywiście te polskie standardy złote zaczęłam spełniać. I wydawało mi się, że na końcu tych polskich standardów, jak już, wiesz, to tak jak masz te certyfikaty z języka angielskiego, tam jest, ja nie pamiętam dokładnie, ale tam jest A, B, C, jakieś tam, i jak zdobędziesz ten proficiency, no to już jesteś takim profesjonalistą i powinno być super i wtedy już jesteś, wiesz, fachowcem, zawodowcem, jesteś szczęśliwa. No i rzeczywiście ja dotarłam do tej mety tak zwanej. Oczywiście każdy ma inną, ale te złote polskie standardy mają taką metę określoną i się okazało, że jest to czyjaś meta. Nie do końca jest to wszystko, co bym chciała w życiu robić. I wtedy zaczęłam zadawać sobie pytania, dlaczego tak jest. I już bez obwiniania kogokolwiek o cokolwiek, bo przecież nasi bliscy najczęściej chcą dobrze i przekazują nam swoje wzorce. Tylko to do nas należy jakby zrewidowanie, czy te ich wzorce są również naszymi wzorcami, czy te ich potrzeby są naszymi. I ja sobie po prostu zastanowiłam się nad sobą, nad tym, jak bardzo różnią się potrzeby na przykład mojej mamy, czy cele życiowe mojej mamy od moich. I jak już doszłam do tego wniosku, to zaczęłam się realizować w innych obszarach, które dawały mi satysfakcję. To nie oznacza, że poprzednie obszary czy ta złota polska droga nie dawały mi satysfakcji, ale gdzieś tam to zaczynało być za mało dla mnie. I to może z tego wynika, że zaczęłam szukać dalej. Tak, ale to zawsze jest jakaś cena do zapłacenia za takie decyzje, bo poszukiwanie siebie poza granicami ustanowionymi przez świat jest bolesne, bo jest tak jak mówisz, no, że będziesz kijami nawracana, ktoś cię będzie chciał przyciąć, ktoś będzie chciał ci stanąć na drodze. Tak jest. Ciekawa jest w ogóle twoja droga zawodowa, bo rozumiem, że jako z racji twojego wykształcenia, bo jesteś doktorką nauk farmaceutycznych, napisałaś 8 książek. Większość osób zna ciebie z tej działalności mającej uzmysłowić nam, co jemy, ale kiedy był ten moment, kiedy ty przeskoczyłaś z tych opowieści dotyczących diety i żywienia do opowieści w ogóle o życiu, o decyzjach, o wyborach i o samostanowieniu? Wiesz co, to zacznę od początku, bo początek tak naprawdę jest, jak ja zaczynałam studia. Ja zaczynając studia farmaceutyczne, dużo ludzi zaczynając studia farmaceutyczne chce pracować w aptece albo w jakiejś firmie farmaceutycznej. Ja zaczynając studia farmaceutyczne robiłam to, bo było tam bardzo dużo przedmiotów. A ja się bardzo lubiłam uczyć i im więcej przedmiotów, im więcej obszarów, tym lepiej. A tam była i biologia, i chemia, i matematyka, i fizyka, i botanika. No po prostu wszystko tam było. Mi się wydawało, że Boże, to jest jakieś spełnienie marzeń. Wszystko o wszystkim najlepiej wiedzieć. Ja nigdy nie chciałam pracować w aptece, aczkolwiek był to jakiś etap pośredni, no bo trzeba było gdzieś pracować, żeby mieć pieniądze na życie. Ale ta praca w aptece nigdy nie była moim marzeniem, ani w firmie farmaceutycznej, tylko ja wiedziałam, że ja pójdę gdzieś dalej. I to dalej, już jakieś tam etapy pośrednie były, ale to dalej okazało się żywieniem. Już pomijając te etapy pośrednie, rzeczywiście to żywienie mnie bardzo zainteresowało, a jak zaczęłam dłubać w tym żywieniu, kształcić się, podyplomowe studia robić kolejne i kolejne, przy okazji też pedagogiczne, no bo to, że ja uczyłam ludzi od drugiego czy tam trzeciego roku studiów, to jedno, ale jeszcze trzeba mieć na to papier, żeby móc uczyć w szkołach, więc zrobiłam to wszystko. A poza tym, jak się jest z takiej rodziny nauczycielskiej, tak, to też... Tak, to oczywiście pochodzenie zobowiązuje. Trzeba było, tak, oczywiście, ale to bardzo lubiłam i nadal lubię bardzo uczyć ludzi. Natomiast zauważyłam, że ja nie mogę mówić o samym żywieniu, bo sprawa żywienia zaczyna się zupełnie gdzieś indziej. Sprawa żywienia zaczyna się w głowie, a podejmowanie decyzji żywieniowej jest tak skomplikowane, że muszę też mówić o innych rzeczach, bo jeżeli ja mówię na przykład pani na urodzinkach dziecka w klubiku, że tortu nie musi być takiego, to ta sprawa z tortem zaczyna się zupełnie gdzieś indziej, bo to, że musi być tort, to jest coś, czego ludzie nie kwestionują. Czyli są aksjomaty, których my w ogóle nie podważamy. I teraz dochodząc pewnymi pytaniami
do sedna sprawy, okazuje się, że ta pani nie wie, dlaczego ten tort musi być. No bo jest taki, a nie inny tort, jest to tort najtańszy, skład jest fatalny, dziecko się będzie być może źle czuło po nim, bo jest fatalny skład po prostu. I teraz dlaczego musi być ten tort? No bo zawsze na urodzinkach jest tort. A dlaczego zawsze na urodzinkach jest tort? I dochodzimy do sedna, także nie wiadomo. Ludzie nie podważają pewnych aksjomatów i ja zauważyłam, że tak samo jak żywienie dzieci zaczyna się w okresie prenatalnym, bo moim zdaniem powinno się szkolić kobiety jeszcze zanim zajdą w ciążę, albo jak już są w ciąży, bo to żywienie się wtedy zaczyna. To, co kobieta w ciąży je, ma wpływ na dziecko. To, czy kobieta jest zdrowa w ciąży, będzie miało wpływ na dziecko. Te pierwsze lata żywienia dziecka są ważne, tylko to wszystko trzeba zacząć wcześniej. Ja nie mogę robić rewolucji w żłobku i w przedszkolu, jeżeli ja nie będę szkolić kobiet w ciąży. I tak dochodząc do sedna sprawy, dłubiąc i dłubiąc i dłubiąc, zauważyłam, że ja muszę najpierw zacząć ludzi uczyć, żeby podważali aksjomaty. Żeby ta Czyli ty decyzja, musisz dotrzeć do źródła. Tak, ja muszę dotrzeć do źródła problemu rzeki. I jak będę znała źródło i jak będę wiedziała, jak postępować ze źródłem, to mogę się zająć innymi rzeczami. I teraz dochodząc do źródła, zauważyłam, że trzeba czasami pokazać ludziom, że da się inaczej. Nie tylko w sferze żywieniowej, ale w ogóle w podejściu do życia. I przy okazji zaczęłam pisać takie zupełnie luźne teksty z hashtagiem takie na pieprzenie i się okazało, że ludzie po prostu lubią czasami przeczytać jakąś krótką, zwięzłą notatkę, coś tam w głowie zostaje. Czasami rzeczywiście jest tak, że my nie mamy czasu, czy ochoty, czy siły, żeby zadawać sobie pytania. Jak ja taką notatkę wrzucę gdzieś, to powoduje, że zatrzymujemy się na chwilę i zaczynamy te aksjomaty kwestionować. I od żywienia do tych źródłowych tematów jest wbrew pozorom bardzo bliska droga, bo ja pisząc książkę Nie żyj gówien, musiałam napisać, dlaczego my te gówna żremy. I się okazuje, że nie do końca jest tak, że my mamy ochotę na jakiegoś pączka za 70 groszy. Że źródło problemu jest zupełnie gdzieś indziej, bo my tego pączka, czy tego batona, czy to byle co, kupujemy nie dlatego, że chcemy zjeść coś słodkiego, tylko dlatego, że jest nam smutno, jest nam nudno, że na urodziny musi być tort, że jak jest sukces, to trzeba alkohol, że jak jest i tak dalej. I te implikacje są tak mocno zakorzenione w naszych głowach, czy w polskim społeczeństwie, no bo nie ma wesela bez wody, prawda? Nie ma urodzinek bez tortu. Tak. I tego jest tak dużo tych takich niepodważalnych tez, że trzeba zacząć gdzieś wytrącać ludzi z tego kręgu. I z tego to się wzięło. Właściwie zupełnie naturalnie. No i stwierdziłam, że dobra, wezmę ten zestaw notatek, opublikuję. I się potem okazało, że kurczę, no ale jeszcze coś innego napisz, no ale jeszcze coś innego. I tak równolegle, bo to nie jest tak, że ja się przerzucam, tylko równolegle zaczęłam te dwa tematy ciągnąć. I myślę, że to jest fajne podejście, bo pokazuje, że żywienie nie jest tylko w sklepie spożywczym. Ono jest zupełnie gdzie indziej. To, że wychodzimy do sklepu spożywczego, zaczyna się przed sklepem spożywczym, bo idąc głodni, kupujemy co innego. Jak idziemy na jedzenie, to kupujemy co innego. I to się tak wszystko ze sobą miesza. Nie da się patrzeć na zdrowie tylko pod jednym kątem. Jest tak dużo rzeczy z tym związanych, tak dużo kół zębatych ma wpływ na nasze procesy decyzyjne i na nasze zdrowie, że to trzeba jakby globalnie ogarnąć. To ważny temat, ale myślę o tym, że chcę gadać z Tobą jednak o Twoim skoncentrowaniu na kobiecie, na Polce, bo wydaje mi się, że to, co piszesz, na pewno w zdecydowanej większości odbierają kobiety, to w jaki sposób, czyli znowu, w jaki sposób wyrażasz się i siebie, jest istotne. Czyli uczysz dziewczyny zgody w samych sobie na to, że to one mają prawo decydować o tym, jakie są i mówić światu, komunikować światu, jakie są. I teraz widzę jakby takie dwa bieguny, jak czytam Twoje teksty, że z jednej strony zachęcasz do tego, żeby być aktywną, żeby sprawczość była domeną podczas działania, że to my mamy przejąć opowieść o samych sobie, ale z drugiej strony widzę też dużo takich tekstów odpuszczających, że wiesz, nie każdy rodzi się tak silny i zdrowy do tego, żeby działać, odpuszczanie jest w porządku. To gdzie jest ten balans? Znaczy, doktor Ania mówi, że tu jest prawda? Dobra, wiesz co, zacznę od tego dawania dziewczynom siły, bo ja zauważyłam właśnie, że żeby ta osoba, nie tylko dziewczyna, ale rzeczywiście głównie kobiety mnie obserwują i oglądają. Zobaczymy, jak będzie na YouTubie, to jestem ciekawa bardzo. Ale żeby ta dziewczyna miała siłę odmówić,
Czyli żeby tego tortu nie było na urodzinach, to ona się musi postawić. Jeżeli jesteś na spotkaniu w przedszkolu i jako jedyna mówisz na zebraniu, że nie chcesz mieć na przykład urodzinek ze słodyczami, to musisz się postawić w grupie ludzi. To jest najczęściej tak, że są dwie osoby, które nie chcą mieć słodyczy na urodzinkach, a 20, które mówią, że nie zabieraj dziecku dzieciństwa. I teraz jak wesprzeć tą dziewczynę czy tego chłopaka, żeby on, ona mieli siłę na tym zebraniu z rodzicami powiedzieć, że tak, oni uważają, że ładowanie dzieciaków cukrem czy byle jakim żywieniem jest niedobre. Bo czasami jest tak, że człowiek chce powiedzieć, ale się boi, wstydzi. Bo i tutaj szereg różnych przyczyn. I rzeczywiście są dwa bieguny. Czyli z jednej strony samo się nie zrobi, zresztą tak się nazywa moja fundacja, a z drugiej strony jest odpuszczanie. Każdy ma balans w innym miejscu. I na pewno ja nie jestem osobą, która będzie pokazywała, gdzie jest ten balans. Ja na pewno nie mam kompetencji do tego, żeby mówić człowiekowi, co ma robić w danym momencie. Ale mogę zauważyć i zwrócić uwagę na to, że czasami warto docisnąć kolanem. A czasami warto odpuścić, ale ten złoty środek jest zupełnie w innym miejscu u mnie, a w innym jest na pewno u ciebie i u każdego innego człowieka. To jest istotne, żeby mieć w sobie taką siłę, z którą my się nie rodzimy. I teraz jak to zrobić? No właśnie. Oczywiście najłatwiej jest uderzyć w ziemię i wtedy wstajesz, otrzepujesz się i wstajesz silniejsza, bo to są takie... nie chcę powiedzieć naturalne, bo czasami jest tak, że ludzie mówią, że wszystko jest po coś, i co cię nie zabije, to cię wzmocni, a to nie jest prawda wcale. Nie wszystko jest po coś i nie uważam, żeby to, co cię nie zabiło, to cię zawsze wzmacniało, bo są takie sytuacje, które wcale nie wzmacniają, a zabijają. Więc właśnie taka samoświadomość, takie zaobserwowanie siebie, gdzie ja się czuję dobrze, w którym momencie ja się czuję dobrze, czy ja idę zgodnie ze swoimi jakimiś wytycznymi i potrzebami. Jeżeli jesteśmy w takim schemacie, że źle się czujemy, to na pewno mamy mniej energii, żeby się postawić na tym zebraniu i żeby w ogóle iść zgodnie ze swoimi standardami. Jeżeli żyjesz w rodzinie, dla której najważniejsze jest to, żebyś ty wyszła za mąż i miała dziecko, to jeżeli nasiąkasz tym schematem przez 20 lat i dla ciebie to jest absolutnie naturalne i to jest w ogóle nie kwestionujesz tego, że to jest oczywiste, że ty musisz wyjść za mąż i mieć dziecko. Już każdy tak robi. To jest dziwne. Ty zaczynasz, jakby wchłaniając te wzorce, zaczynasz patrzeć na innych ludzi i Boże, ona nie ma dziecka i nie ma męża, to jest jakieś dziwne bardzo. Ale człowiek musi się zastanowić, czy to jest pójście drogą czyjąś? Czy ja rzeczywiście chcę mieć tego męża i to dziecko? Czy mi na przykład coś przeszkadza, czy mi nie przeszkadza? Także no ta świadomość siebie i to zadawanie pytań, to kwestionowanie aksjomatów i szukanie siebie jest bardzo, bardzo istotne i to szukanie tego złotego środka. Ania, tylko problem polega na tym i na pewno go znasz, że my nie jesteśmy uczeni krytycznego myślenia. Nikt nam nie daje narzędzi do tego, żebyśmy wywracali stoliki, przy których... Jest wręcz przeciwnie. ...siedzą autorytety, żebyśmy się im sprzeciwiali. Czyli każde wychylenie poza utarty kwadrat powoduje jakiś ból, mniej lub większą. Jest wręcz przeciwnie, dokładnie. Nas się uczy, ja mówię o sobie, o dziewczynkach grzecznych, tego, żeby nadstawiać drugi policzek, żeby siedzieć cicho, żeby nie walczyć o swoje, bo moje dobro przecież już jest odgórnie narzucone, no już jest ścieżka życiowa i po co ja mam wychylać się poza, skoro ja będę szczęśliwa spełniając złote standardy. I to jest straszne, wiesz, to schematyczne myślenie i takie to wkuwanie tych formułek, jesteśmy w szkole, nie uczy się nas rozwiązywania problemów, tylko muszę rzeki Egiptu, czy tam, nie wiem, jakieś tam niziny, wyżyny, Jezu, jakieś tam co się działo gdzieś tam, jakie ukształtowanie terenu. Ja wiem, że to wszystko jest ważne i fajne, ale dałoby też nauczyć samodzielnego myślenia, a nie tylko klepania formułek. I to jest straszne, że my wchodzimy w dorosłe życie bez edukacji nie tylko seksualnej, to już w ogóle jest temat na oddzielną rozmowę, ale bez takiej elementarnej wiedzy o życiu, że trzeba jednak wiedzieć, czego się chce. A nie, że ja idę na studia, bo ktoś tam powiedział, że trzeba iść na te studia. Tak. Ja nie rozumiem takiego podejścia. Rozumiem, ale bardzo dużo z nas nie wie, czego chce, ponieważ jeśli zebrać w całość to, co przed chwilą opowiedziałaś, sprowadzić do tego jednego zdania, że bardzo często jest tak, że my chcemy tego, czego chcą za nas czy dla nas inni i nie potrafimy się w tym odnaleźć. Mhm. Po prostu nie. Mamy tę ścieżkę życia złotą, tak? Jak mówisz, wytyczoną. No, tak, tak. No. I znowu, najlepszymi zawsze przykładami radzenia sobie w takich sytuacjach są wydarzenia osobiste, więc wrócę znów do ciebie, bo ty jesteś tutaj dzisiaj gościem, nie tylko od teorii, ale od praktyki. I teraz bardzo dużo mówiłaś też o relacjach kobieta-mężczyzna, tego w jaki sposób jesteśmy postrzegane jako obiekty. Ja robię z Asią Keszką podcasty o kobiecie
kwestie seksualności, więc też już mam ogromną wiedzę. Jeszcze 2 lata temu jej nie miałam, a mam 46 lat. Dwa lata temu nie wiedziałam tak naprawdę, jak bardzo dobre jest to, kiedy ja decyduję o tym, na przykład w przestrzeni seksualnej, gdzie i czego chcę. To jest takie proste. Tak. Ale nie zrobisz tego, nie zrobimy, nie zrobisz tego, jeśli się o to nie otrzesz, jeśli się z tym nie zderzysz. Mhm. Czyli gdzie doktor Ania, czyli Anna Makowska, zderzyła się z lokomotywą, z czołgiem Wybierz, co chcesz, i zrozumiała, że w relacjach na przykład damsko-męskich naprawdę ważne jest to, jaka ty chcesz być, a nie jaką on chce ciebie widzieć. Pisałaś o swoich związkach, masz parę związków na koncie. No i teraz? Jakiś złoty środek? Złoty środek. Wiesz co? Nawiązując do tego, co jeszcze przed chwilą powiedziałaś, trudno jest, będąc młodym człowiekiem, wiedzieć, czego się chce, bo nie wiemy, nie znamy wielu różnych rzeczy. Mamy mało doświadczeń, ja jako osoba młoda. Ja nawet powiem ci szczerze, że nie wiem, w jaki sposób ludzie decydują o tym, jakie studia wybierają. Tak, to jest bardzo trudne. Co ty możesz wiedzieć o tym, jakie chcesz prowadzić życie? Tak, wiesz co, i tutaj jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Ja miałam tą sytuację luksusową, że mniej więcej wiedziałam, co chcę robić, ale bardzo wiele osób, i to jest zupełnie naturalne i normalne, nie wie. I teraz tutaj słabe jest to, że jak ktoś zaczyna studia, to musi je skończyć, no bo w końcu zaczął i zmarnuje rok. To jest niefajne, bo jeżeli komuś się te studia nie podobają, to po roku może warto je zmienić, zamiast marnować 4 lata. Lepiej zmarnować 1 rok, ale niż 5. Ja uważam, tak, że samo jest... też nie trzeba w ogóle mieć studiów. Ale już oczywiście, że tak, ale wiesz, zgodnie szczęśliwości. Tak, ale zgodnie ze złotymi standardami, no przecież studia to jest mus. Ale to się ma tak w każdym obszarze, wiesz? I tak samo jest na przykład, jak wychodzisz za mąż. Jeżeli małżeństwo jest udane i fajnie, wszystko idzie, to super, ale jeżeli życiowe sytuacje gdzieś tam jakieś się dzieją i coś się zmienia albo coś się wypala, to ludzie czasami są razem i to jest tak dokładnie tak na tych studiach, tak? Bo są dalej razem, bo im szkoda tego czasu, który upłynął. Im nie jest szkoda 20 lat następnych, tylko im jest szkoda tych 10, które upłynęły. I tak samo jest na studiach. No 2 lata czy rok studiował, jest niezbyt szczęśliwy, ale no musi dokończyć, no bo rok już zmarnowany. Wiesz, to jest coś, czego nie uczy się tak, dzieci. Tak, to też bardzo fajny przykład, tak, bo ty pokazujesz dokładnie to, nawet jak wyglądają rozmowy na ten temat. One tak wyglądają, one dotyczą dokładnie, to jest ten moment. I to jest słabe, że szkoda się ludzie tego, nie uczy próbowania. Już. Tak, tak. I widzisz, nie, to jest, ale właśnie straszne. To jedno, nie uczy się tego, na co ty zwróciłaś uwagę, patrzenia w przyszłość. Czyli tak, nie, tak, że tak, tak, zmarnowałam tak. 10 lat, tylko nie podejmując decyzji mogę zmarnować 20 albo 30. Ale oczywiście. I to jest straszne, bo z jednej strony nie uczy się ludzi próbowania i tego doświadczania i pokazywania, że to jest ważne. Ja nie wiem, jak studiowałam w Niemczech, to tam było trochę inne podejście i te dzieciaki wyjeżdżały i na Erasmusa i tu i tam i nikogo nie dziwiło, że tu studiował to, potem coś zmienił, robił, potem wyjechał na dziekankę, potem na rok wyjechał gdzieś na jakiś wolontariat i to było takie doświadczenie życia. Człowiek młody robił i to, i to, i to i gdzieś tam 25-letnia osoba miała tak bogate doświadczenie życiowe, że ja po prostu byłam w szoku. A u nas jest trochę inny model, czy inny styl, czy inna moda. To jest niefajne, że jakby wtłacza się człowieka młodego, studiuj, znajdź pracę, na umowę oczywiście o pracę, a nie tam jakiś freelance czy coś, tylko idź tym wytyczonym szlakiem, który jest ważny, a to nieprawda, przecież nie każdy musi studiować. Jak powiedziałaś, to, że masz magistra, nie jest wyznacznikiem fajności w żaden sposób. Są takie zawody, gdzie studia w niczym nie pomagają tak naprawdę, bo najważniejsze jest doświadczenie życiowe czy doświadczenie zawodowe. I to jest coś, co się pewnie powoli zmienia, ale jak ja studiowałam lat temu ileś, to było w ogóle... Nie było opcji, żeby nie iść na studia. To w ogóle było, jak ktoś nie studiował, to było, Boże, co się dzieje? Co się stało złego? Tak. Teraz na szczycie to się zmienia, że zaczynamy kwestionować to, że kurczę, ale po co ci te studia? Co te studia ci dadzą, nie? Albo co ten doktorat ci da? Doktorat to już też na oddzielną rozmowę. Doktorat niektórym ludziom nie daje nic. To jest bardzo dużo czasu poświęconego, czasami bez sensu. I, a tobie co dał? No ale zrób. Co mi dał? Wiesz co, ja lubiłam prowadzić zajęcia z studentami, lubiłam się uczyć, osiągnęłam zawodowo pewien pułap, marzyłam o profesurze, więc doktorat był takim etapem pośrednim. Natomiast wiesz, to jest na granicy wolontariatu, bo stypendium doktorskie jest śmiesznie niskie, a pracujesz bardzo dużo tak naprawdę. Natomiast ja po prostu to lubiłam i dawał mi taką satysfakcję i uczenia studentów, i robienia swojej pracy naukowej, i no, ja po prostu to lubiłam robić.
Przypomniało mi się, o co mnie zapytałaś. Zapytałaś mnie... tak, no fajnie, ale dobrze, że w ogóle. Przypomniało mi się, że zapytałaś mnie o to, w którym momencie ja taki miałam walnięcie w głowę. Miałam to w takim momencie związków. Jak... Tak, kwestii związków. Widzisz, w Polsce jest tak, nie wiem jak jest w innych krajach, ale mówię o swoim otoczeniu, bo może gdzieś tam w innych dziedzinach jest inaczej. Ale ja zauważyłam taką rzecz, że skoro ja jestem kobietą, niebrzydką i mam doktorat, no to mi pewnych rzeczy nie wypada. I ja zauważyłam, że... Przepraszam, czego? No nie wypada mi na przykład chodzić ubrana z pępkiem na wierzchu, z kolczykiem na wierzchu, nie wypada tatuaży mieć, nie wypada brzydkich wyrazów używać. No i w ogóle kobiecie nie wypada zmieniać partnerów częściej niż co tam 10 lat czy 20. Jest duża, długa lista, nie wypada, tak? I gdzieś w którymś momencie, no to nie było tylko w jednej relacji, zauważyłam, że ktoś się spotyka nie ze mną, tylko z obrazem mnie. Czyli taka wizualizacja powstała w czyjejś głowie i ta osoba się spotyka z tą wizualizacją, a ja jestem gdzieś takim, hej, to nie ja, to jest twoja wizualizacja. I dla mnie to było takie, kurczę, niefajnie. To mi się nie podobało. I jeżeli ktoś się spotyka z moim awatarem, no to ja nie chcę być w takiej relacji i to, ja jestem czujna na tym punkcie i wiem, że w showbiznesie to jest też czasami bardzo męczące, że ktoś, na przykład w moim przypadku, ma ochotę się spotkać z doktoranią, a nie ze mną. I to nie jest fajne. I parę razy rzeczywiście, oczywiście jak człowiek jest zaangażowany emocjonalnie i to na początku jest fajnie, wszystko jest super i gdzieś tam sobie tłumaczysz te wszystkie dziwne sygnały, w ogóle nie zwracasz na nie uwagi, to jest wszystko super, ale potem jak przychodzi to do czego, to się okazuje, że warto te sygnały zauważać i być pewnym, że ktoś jest z tobą dla ciebie, a nie dlatego, że masz doktorat, że jesteś kimś tam z telewizji. Masz rozpoznawalną twarz. Masz, tak, masz pół miliona na Instagramie. Albo po prostu jesteś super laską. Tak, super laską, albo wiesz, no super, wszystko. Tak. I to było kilka razy takie no, nieprzyjemne zdarzenie z rzeczywistością. Ale ja jestem po prostu czujna i obserwuję siebie i staram się być obok siebie i też obserwować relacje, nie pod tym kątem, żeby kasować kogoś i krytykować kogoś, ale też patrzę, co ja mogłabym poprawić i czy ja nie popełniam pewnych błędów. I myślę, że to, jak masz taki moment zastanowienia się, to jest ci łatwiej jakby wyjść poza te schematy, różne schematy, w których my jesteśmy. I łatwiej ci jest zauważyć drugiego człowieka z dystansu. Ale tutaj widzisz, żeby mieć dystans, to trzeba być świadomym tego, że ten dystans jest potrzebny. Ja czasami jeżdżę na reset, czyli wyjeżdżam gdzieś w ogóle na 2-3 dni, żeby się odciąć, żeby się zastanowić, taki check-in robię, czy jestem w dobrym miejscu, czy ta relacja to jest to, gdzie ja chcę być, czy jestem szczęśliwa, czy nie popełniam błędów, co mogłabym poprawić i tak dalej, ale tu trzeba być świadomym i tej świadomości też nie uczy się młodych ludzi. I mam wrażenie, że to ten wybór studiów, tej drogi życiowej, tego złotego środka między dopychaniem kolanem a odpuszczaniem, to jest cały czas, my cały czas mówimy o tym samym, o tej takiej świadomości siebie, swoich potrzeb, o tej chwili zastanowienia się. Wiesz, to jest tak jak w tym kawale z taczką, że lata ten facet z tą taczką, nie ma czasu jej naładować. No trzeba się zatrzymać czasami i zobaczyć, czy ta taczka jest pełna i czy ona jest pełna tego, co my chcemy, żeby w niej było. Jak często wsiadają na ciebie kobiety? Jak często dostajesz tę zwrotkę ze świata, publikując coś, która jest na przeciwległym biegunie do twoich opinii? Co jest okej, bo tak funkcjonują social media, więc nie każdy musi się zgadzać z naszym stanowiskiem. Ale mówię wprost o tym, jak często kobiety ci dogryzają, wytykają coś palcami. I czy są to kobiety dlatego, że no właśnie, że co? Że jesteśmy tego nauczone? Że jesteśmy strażniczkami patriarchatu i musimy po prostu jedna drugą pilnować? Nieustannie. Ale myślę, że i tak jest lepiej niż w przypadku innych twórców, bo ja bardzo jasno postawiłam granice, ich pilnuję i o nich przypominam. Więc jestem w tej luksusowej sytuacji, takie mam wrażenie, że tych komentarzy jest mniej niż w przypadku osób, które nie pilnują swojego otoczenia. Wiesz co, staram się zawsze patrzeć szeroko i zastanawiać się, dlaczego ktoś tak robi. Jeżeli ja na przykład piszę o czymś dla innych kontrowersyjnym. Ja zauważyłam w ogóle, że w polskiej przestrzeni publicznej posiadanie własnego zdania to jest bycie kontrowersyjnym, albo wypowiadanie się na jakiś temat no tak. Zero-jedynkowo to jest bycie kontrowersyjnym. Jak ja się wypowiadam na temat taki, gdzie może powinnam go przemilczeć, no bo w internecie lepiej być grzecznym i miłym, no to jestem kontrowersyjna. W ogóle mówienie prawdy jest kontrowersyjne.
Nie rozumiem tego do dzisiaj, ale okej. No to już pomijając, jak ja się na taki kontrowersyjny temat, który dla mnie nie jest w ogóle kontrowersyjny, wypowiem, to rzeczywiście zbiegają się tam ludzie, głównie kobiety. Nie wiem, czy to wynika z tego, że głównie kobiety mnie obserwują, ale rzeczywiście rzadko mężczyźni się gdzieś tam starają o starcie. I zastanawiam się zawsze, z czego to wynika, że ktoś musi przyjść do mnie na profil i się wyżygać, na środek zżygać się albo, dobra, już o innych tematach nie będę mówić, w każdym razie przyjść, zrobić, narobić na środek i wtedy jest wszystko fajnie. I teraz z czego to wynika? Czy ta osoba jest przemęczona, miała bardzo trudny dzień i po prostu szuka ujścia tych emocji, nie potrafi sobie poradzić z tymi emocjami, gdzieś trzeba znaleźć to ujście, a ponieważ ktoś nie potrafi sobie z tymi emocjami sam poradzić, no to najlepiej przyjść i uderzyć kogo innego. To jest tak jak, wiesz, taki obrazek, że szef zrugał ojca, to ojciec zruga dziecko. I ten taki marsz przemocy, czy marsz przemocy słownej, czy fizycznej idzie jakoś. Więc przez to, dzięki temu, że przypominam co jakiś czas o tych granicach, to mam mniej takich komentarzy, ale one cały czas są. I czy to są strażniki patriarchatu, czy to są te osoby, które nie potrafią wyjść poza schemat i one są tak mocno nauczone, że no musi być tak, a nie inaczej i taka droga jest dobra, a innych nie ma, czy to są osoby, które po prostu gdzieś się zamotały w tym swoim życiu i nie mają ani przestrzeni, ani czasu, ani siły, żeby się zastanowić nad tym. Wiesz, szereg różnych przyczyn jest. Ja staram się zawsze gdzieś zapytać się tę osobę czasami, dlaczego tak napisała, a czasami po prostu banuję takie osoby, jak widzę, że nie ma dyskusji w ogóle. Ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład wchodzę w dyskusję z taką osobą i na końcu tej dyskusji jest, wiesz co, ale ja przemyślę to, co napisałaś. Czyli gdzieś tam po wymianie pewnych zdań przychodzi taki moment, że człowiek już te emocje opadają, no bo oczywiście ktoś przychodzi z takimi emocjami, że tu będziemy się teraz napisać w ogóle, a potem jak już to opadnie, no bo wiadomo, że takie komentarze nieprzyjemne generują emocje i nikt tego nie lubi, no mówmy się, możemy się oszukiwać i mówić publicznie, że po nas to spływa i w ogóle ha, ha, hi, hi, ale to nieprawda, nikt nie lubi nieprzyjemnych komentarzy. Ale fajnie, że jak już te emocje opadną... Szczególnie na swoim terenie, nie? Oczywiście, że tak. Ja nie chcę tego, ale to i tak się będzie działo, prawda? I jak już te emocje opadną, to fajnie, jak dochodzimy do takiego konsensusu, że kurczę, mogę się z tobą nie zgadzać, ale no, faktycznie nie muszę ci tego pisać na twoim profilu, nie muszę cię, nie wiem, epitetami obrzucać, bo to nie ma sensu, po prostu. Ja nie jestem zupą pomidorową, mnie nie muszą wszyscy lubić, ale ja sobie pewnych rzeczy nie życzę po prostu. Ale a propos tych pytań takich, ostatnio znowu rozbawiła mnie sytuacja u mnie na Instagramie. Mhm. Wrzuciłam jakieś zdjęcie w czarnym stroju. Raczej spodziewałam się komentarzy, czy ktoś mi umarł, ale był komentarz, jeden z kategorii moich ulubionych, jest pani w ciąży. Wchodzę na profil pani, która mi zadała to pytanie. Jakaś bardzo przyjemna dziewczyna z maleńkim dzieckiem na ręku. Tak, food lover, happy wife, tak? Czekaj, niech zgadnę, to są te hashtagi. Happy wife, happy life, coś tam happy, happiness, tak? Bo to często takie nie, właśnie... Aż tak nie zgłębiłam tego tematu, ale postanowiłam odpowiedzieć tym samym i zapytałam, a pani? O, bo uznałam, no i co? Że trochę. No, a pani odpisała, że nie. A ja pomyślałam, że dlaczego ja mam właściwie, wiesz, odpowiadać na te pytania? Mm-hmm. Tak przyjrzałam się temu zdjęciu, patrzę w istocie, no tak siedzę jakoś po marynarki. Chcesz ukryć może. Może chcesz ukryć, jak ciemne, nie, no, to wiesz, wyszczupla, nie? Na litość Boga, ja mam 68 lat. Wiesz? I chodzi o to, że takich kobiet już po prostu już nie pytajmy o takie rzeczy. Więc ja tak. Na przykład już na to patrzę z uśmiechem, ale znowu. Stawiam się w sytuacji innej osoby. Tyle już o tym powiedziałyśmy, my kobiety. Nie zadawajcie sobie tych pytań, tak jak nie lubicie, kiedy ktoś wtrąca się w tą sferę, w tę sferę waszego życia, w której wam, nie wiem, nie idzie, bo nie wiesz, jaką ma sytuację kobieta, którą pytasz o wystający brzuch i o powody tego wystającego brzucha. Po prostu nie dokładajmy sobie tego piekła. To są takie proste rzeczy. Udzielam wypowiedzi pewnej dziennikarce parę dni temu gdzieś tam na jakiejś uroczystości i odebrałam nagrodę. Pani mnie o to pyta. Czwarte pytanie. Jak godzisz macierzyństwo z pracą? I odparowałam krótko. Mówię, a powiedz mi, ilu mężczyzn w swoim życiu przepytałaś w ten sam sposób? I widzę konsternację w oczach tej osoby. I ona po chwili przyznaje ze skruchą, tak. że ja mam rację, że ona ich nie pyta. I widzisz, po prostu my postępujemy
standardowo, to jest to, co ty mówisz o aksjomatach. Tak, to są, dlaczego tak, jest schematy, tort to zawsze na urodzinach u dziecka? Mm-hmm. Tak, to bo zestaw różnych był, rzeczy, które będzie. Tak, od zawsze, tak, kobieta tak, dlaczego, jak kobieta ma odstający brzuch, to dlaczego jej nie zapytamy, czy nie leży jej gratulować? Tak, no właśnie po prostu tak. Nie, no spróbujmy o to, nie, spróbuj raz. Nie pytaj po prostu o to, potem spróbuj drugi, a potem zapomnij, że o to kiedykolwiek pytałaś. Tak, ale to jest bardzo trudne. To, jak sobie to, z tym poradzić. To jest, wiesz co, bardzo trudne. To gryzienie się w język jest bardzo trudne i myślę, że trzeba być bardzo poukładanym ze sobą i trzeba być szczęśliwym człowiekiem, żeby nie wpisać się w życie innej osoby. Bo jeżeli ty jesteś zajęta pracą nad sobą, nad swoim życiem, układaniem swojego życia, dbaniem o swoją codzienność, o szczęśliwą codzienność, to ty tak naprawdę nie masz ani czasu, ani ochoty się wpisać w cudze życie. Taka jest prawda. A jeżeli gdzieś tam są różne inne przyczyny, no to zaczyna ci się nudzić, nie wiesz, co zrobić z emocjami, gdzieś tam chodzisz, szukasz, chcesz skomentować, zapytać, a nóż widelec. Mnie też zawsze pytali od 6 lat, jak tylko gdzieś tam rękę miałam tak, albo tak, albo tak, to czy to ten pierścionek? Już pomijając fakt, że tam byłam zaręczona, jestem rozwiedziona, ale ja nie mówiłam za dużo o takich prywatnych sprawach, więc większość ludzi nie wiedziała po prostu tego i zawsze gdzieś tam było w przestrzeni, nawet jakieś, kiedyś mi podsyłali jakieś screeny z jakiegoś forum, że ona tak pokazuje ten pierścionek, bo marzy o tym, tutaj gada, że nie chce, tak naprawdę marzy. Nie wiem, no ja wiem, co to znaczy być żoną, więc jakby, czy ja marzę nie o pierścionku? Ja kupiłam sobie pierścionek, znaczy mam pierścionek, kupiłam sobie, jak chcę pierścionek, to sobie kupuję, jakby. Dla mnie to jest takie oczywiste, ale też oczywiste jest, że dziewczyny marzą o pierścionku, o byciu żoną, o dzieciach i to jest dla mnie zupełnie normalne, bo każdy po prostu marzy o czymś innym i ludzie marzą o fajnej sylwetce, o zadbanym ogrodzie, o dzieciakach, o szczęśliwej rodzinie, marzą o karierze w jakimś zawodzie, marzą o profesurze. Każdy marzy o czymś innym. I teraz ja, jako osoba, która się zajmuje swoim życiem i swoimi marzeniami, moja uwaga jest skupiona na ogarnianiu swojego życia i na pomaganiu innym. I teraz ja nie mam czasu ani ochoty, żeby wejść na twój profil i zapytać cię, czy ty jesteś w ciąży, bo no po co miałabym to robić? Ja jestem zajęta swoimi sprawami i pomaganiem innym ludziom. Ale rzeczywiście u mnie to od lat po prostu. Kiedy dzieci, kiedy ślub, kiedy pierścionki, dlaczego... A tak, oczywiście jak wrzucam brzuch najedzony, to setki komentarzy z gratulacjami. I do tej pory, wiesz co, ja wrzuciłam pół roku temu chyba. Byłam na wakacjach w Grecji czy gdzieś tam. I no po prostu, no byłam najedzona, wrzuciłam brzuch i tam tych komentarzy się kilkaset posypało. I niedawno dziewczyna mnie zapytała, czy już urodziłam. No bo ja mało siebie pokazuję, rzeczywiście tego brzucha, może chciałam go ukryć i nie chcę afiszować się z ciążą i czy już urodziłam, bo już podobno zaręczyny były i poród, lata, dzień. I nie wiem, wiesz co, zapytałam się ostatnio na moim Instagramie, po co to ludzie robią? I ktoś mi powiedział, że ludzie chcą taką mieć swojską relację, że jesteśmy częścią jakby takiej jednej grupy mężatek, czy jednej grupy matek i ludzie chcą się... Tak, jakby... rozumiem, jakaś tak, wspólnota. Tak, ja to rozumiem, że taka wspólnota, tak. Że mamy te same problemy i tak dalej, tylko wiesz, ja to wszystko też rozumiem, ale nie rozumiem oceniania ludzi po pierścionku, po dzieciach, po magistrze, po samochodzie, po domu. Jak nie masz domu, no to coś ci w życiu nie wyszło. Jak nie masz magistra, to coś jest nie tak. Jeżeli nie masz umowy o pracę, no to co z ciebie za pracownik? Jak nie masz żony, nie, to jak nie masz żony, to jeszcze luz, ale jak nie masz męża, no to coś jest z tobą nie tak, hello. A jak nie masz dziecka, i rzeczywiście jest grupa ludzi, którzy są poukładani i im te pytania nie będą przeszkadzały, a są osoby, które na przykład się starają o dziecko i marzą o dziecku, ale nie wychodzi, bo względy zdrowotne, bo coś tam. I to takie jątrzenie tych tematów na spotkaniach rodzinnych czy w internecie, to może po prostu być przykre, albo męczące, albo takie, no niefajne. Ale to już trzeba naprawdę mieć w głowie porządek, żeby nie wychodzić do drugiego człowieka z takim jątrzeniem, bo to nie chodzi tylko o te dzieci, ale też o inne rzeczy, na przykład czy już masz umowę o pracę, no czy już kupiłaś to mieszkanie. Takie, wiesz, to są twoje potrzeby jakby, jak chcesz kupić mieszkanie, to je kup. Chcesz mieć dziecko, to zajdź w ciążę. Po co ktoś ma przenosić swoje potrzeby na mnie? Może ja mam inne, ale widzisz, to jakby wracamy znowu do punktu wyjścia. Trzeba być świadomym tego, że są też inne osoby i te osoby mają inne potrzeby, są też inne możliwości, różne inne drogi życiowe. I to jest normalne, że są inne drogi życiowe i każda z tych dróg jest dobra, bo jest czyjaś. Proste. To jest najlepsza z puenty, jaką mogłam sobie wymarzyć
na to nasze dzisiejsze spotkanie. Bo też bardzo wierzę właśnie w tę metaforę drogi, że ona jest każda inna, bo gdzie indziej mamy górki, dołki, zakręty, proste. Każdy ma naprawdę inaczej i dopóki nie zrozumiemy tego, to będziemy próbować dyscyplinować tę po prawej albo tę po lewej do tego, żeby ona miała tę samą drogę. No nie da się, bo to są jednak równoległe szlaki i wyglądają zupełnie inaczej. Nie jedziemy tą samą autostradą. No to odpuśćmy sobie i innym. Doktor Aniu, jeśli ta profesura jest Twoim marzeniem, to niechże ona kiedyś tam będzie Twoim udziałem. Dziękuję Ci za Twoją dosadność, za próby nawracania nas na drogę niewłaściwą, tylko właściwą dla każdej z osobna. No i co? Żyj zdrowo. Idę się najeść kapusty kiszonej. Chociaż mam po niej różne rewolucje. No to małe ilości raz na jakiś czas. Dzięki wielkie za rozmowę. A tak dziennie to ile łyżeczka wystarczy? Wiesz co, nie wiem, bo każdy z nas jest inny. Każdy potrzebuje inną ilość, a niektórzy w ogóle powinni odpuścić sobie kapustę. I to jest odpowiedź. Dzięki wielkie. Dzięki jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. To tyle na dzisiaj. Jak zwykle bardzo dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcjach. Czekam też na komentarze i na łapki w górę. Całujemy z brzozą mocno i zapraszamy w następny wtorek. Pa!